Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. 10 minut po 8. Dlaczego ty pukasz i stukasz? Masz teraz jest dobrze? Teraz się słyszysz? O, mój mikrofon jest. Dzień dobry państwu. Prawda jest taka, że prawdeńko rozpoczynamy spotkania z państwem. Jakąś taką maleńką o życiu. On podobno... Chciałem powiedzieć, że nie mam dzisiaj żadnej, bo całą drogę do pracy gapiłem się na te krótsze spódniczki, wiesz? Niektóre już bezwstydnie wskoczyły. A ja chciałem powiedzieć, że on podobno całe życie marzył, żeby zobaczyć Murzyna z bliska. Nie, ja się w ogóle... Nie będę się wdawał w te tematy. Miły był, zaprosił do nas. Ale słyszałeś najnowszy żart? Nie. Że prezydent rozmawiał z Obamą. No. Koniec żartu. Ja się od tego odcinam. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock. I dobrze ci radzę, ty się od siebie lepiej też odetnij. Ale słyszałeś, że podobno trochę był napity. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock. No to już w tym miejscu czas na przegląd prasy. Pamiętaj, że nie będę cię o nic pytał. Nie, absolutnie. Jeżeli chcesz mi coś przekazać, przekażesz mi to w ramach przeglądu prasy. Nie, to chcę powiedzieć, że warto jest spojrzeć na swego, przepraszam za słowo, przywódcę w kontekście jednak Merkel, Berlusconi, Cottonfield, Diesel, Sarkozy, Jakob Kronung, Liberales, George Maxwell. Słuchaj, Young and Rubicon byli. Tak. Jak odbierałeś naszego prezydenta i premiera, bo to są dwie oddzielne osoby, przypominam, w kontekście właśnie tych. Ja bym tylko mam taką prośbę, żeby on się nie uśmiechał. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że on się na tym szczycie ewidentnie wywyższał, wiesz? Bardzo, tak. I muszę powiedzieć, że. Ostrożnie, poczekaj. Że dobrze mi się na to patrzyło, wiesz? Wiesz, ja po raz pierwszy byłem dumny? Naprawdę. Tak, po raz pierwszy byłem dumny. Pomyślałem sobie, patrzyłem na to wszystko i pomyślałem sobie, I like this president. Wiesz, naprawdę. Mógłbyś powiedzieć to po polsku? Więc w dzisiejszym fakcie zobacz, że się uśmiecha, wiesz? A u mnie jest dziennik, jest też się uśmiecha. Miałeś prośbę, żeby... Chyba nikt nie kupi tego dziennika. Zobacz. Pokaż. A z tyłu ten Murzynek taki smutny. Ojej, to już lepiej by się sprzedał z nami na okładce, prawda? A to takie nietrudne. Otóż chciałem powiedzieć, że zobacz, we fakcie uśmiecha się nawet tak szczerze, muszę powiedzieć, wiesz? Tak trochę jak dziadek może. O Jezus, jaka okładka! Ostatnio taką okładkę widziałem, jak Beatlesi nagrali Rubber Soul. Nie, to prawda. Straszny jest ten tytuł. Apeluję do Baracka Obamy, zostań prezydentem naszej Europy dzisiaj we fakcie. Wyobrażasz sobie? Ciemność widzę dla tego kontynentu. Naprawdę zrzekł się prezydentury? Nie, podobno jeszcze nie, ale wiesz, jak go pozbawią za to niehawajskie pochodzenie, to wtedy być może jest szansa. O jest. No, a po tego Ola Kwaśniewska założy na ślub klasyczną suknię. Proszę państwa, miałbym tyle do powiedzenia, ale tak strasznie się boję. To może przejdźmy na stronę. Słuchaj, nie zgadniesz, co zrobił syn Wałęsy. No. Podzielił wieś. No. I tak myślałem, że jakiś mur postawił, albo co drugiego odliczył, nie wiem. I okazało się, że on podzielił wieś, no. Bo on nie żyje. No. No to koniec informacji. No co ty? Tak, ten nasz prezydent to jednak potrafi. Tajemnicza choroba zrobiła z niego siłacza, wyobraź sobie. No. Czy to Pudzianie? Nie, chłopczyk z Detroit, ale Pudzian może się już w tej chwili czuć zagrożony. A ile ma chłopczyk lat? Otóż to jest podobno jakiś defekt genetyczny. Bo ja znam to, ja u niektórych to znam. Ten chłopczyk spowodował, że trzylatek, uważaj, jest silny jak Herkules. Już teraz chłopczyk ważący 15 kg żongluje 2,5-kilogramowymi ciężarkami i przestawia meble, których jego rówieśnicy nie daliby rady nawet przesunąć. Wyobraź sobie. Widzisz, małe może być silne. Posłuchaj. Może być piękne i może być skuteczne. 27... Tylko, że jest to efekt. Nie, koniec. 27-letnia mieszkanka Ustki, województwo pomorskie. Na początku ze swoim 30-letnim przyjacielem dalektowała się mocnym, nie wiem dlaczego napisane dalektowała, mocnym trunkiem, a kiedy kompan wyrzucił jej pilota od telewizora za okno, runęła za tym pilotem, zapominając, że mieszka na trzecim piętrze kamienicy czynszowej. Tytuł: runęła za pilotem. Szok! Ale przeżyła, wróciła, włączyła telewizję i dopiero potem zemdlała. A więc pamiętasz te szokujące zdjęcia, które do tej pory są w mojej pamięci? Do dzisiaj. Szymona Wydry, który całował się z foką. Foką szara, foka
szara. Pamiętasz? Ta foka jest podobno do dzisiaj na kozetce psychoterapeuty. No więc nasz wspólny znajomy, wyobraź sobie, Piotr Gąsowski, no, lizał się z bokserem. Gąs, słuchaj, ale za Adamkiem czy z gołotą? Dostał całusa od psa, nie wiem, chodzi o psa, rasa psa. Bokser. Wyobraź sobie, że liżą się po mordach, zobacz, i nie wiadomo, który bardziej wygląda na szczęśliwego. Zobacz, popatrz. Widziałeś tu? Ewidentnie pijany. Ten bokser oczywiście, no. Kotleta schabowego to z niej nie będzie. Szok! Rolnik z niewielkiej wioski przecierał oczy ze zdumienia. Mów szok, jak będę robił pauzę, dobra? No. Rolnik z niewielkiej wioski. Szok! Przedzierał oczy ze zdumienia, gdy... No nie no, szok! Wśród nowonarodzonych prosiaczków dostrzegł dwie z małymi, podwójnymi ryjkami. Szok! Świnka z dwoma pyszczkami kwiliła jednym i drugim. Tytuł może chrumkać na dwa głosy. Szok! Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Nie, jeszcze... Słuchaj, mam gościa, co wykaszlał gwóźdź. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock. 22 minuty. Naprawdę wykaszlał gwóźdź. Ale na tym szczycie? Nie, chodzi o to, że on chodzi, jak budują domy, to on chodzi i kaszle gwoździe. Ale Sarkozy? Nie, chcesz, żebym ci powiedział, kto wykaszlał gwóźdź? Przepraszam bardzo, nie, przepraszam, okay. Przepytałem, już nie wracam jest do tego. Jest zdjęcie do Polki, tego pytania, która nosi wielki stanik 80F. Szok! 80F, Michał. 80F? To jest głowa z Obilewicza. A jest zdjęcie? Elżbieta Romanowska. No. Tytuł, pobiła liszę, nosi wielki stanik 80F. Pokaż mi, jak wygląda kobieta, która pobiła liszę. Tak. Zobacz, to widzisz? O, ja bym nie stanął z nią. To jest K2 i obok lotce mam. Nigdy w życiu bym nie chciał. Dobrze, masz coś smutnego, jakąś smutną No jest, mam smutną wiadomość. Ale smutna melodia też. A melodię byś chciał. No, bo jest wiadomość jest naprawdę smutna. Bo ja mam w ogóle smutną wiadomość taką, ja też, że... no nie mów, no to może ty masz tę samą. Ale no, że wywalili go, tak? No tak. A, no. No a to twój mój jakiś taki no, trochę nawet rodzina, no. No tak myślałem, że trochę tak, poczekaj sobie. No to poczekaj, no. To może ja jeszcze raz powiem. Wykaszlał gwoździa. Kaszlał i matka do niego podchodzi, synu, coś tak strasznie kaszli, że on tak zharknął, tak wypluł, a potem wziął, wbił i powiesił obraz Matki Boskiej. Dobrze, uwaga. Odcinam się od tego. Proszę państwa, szalony pan Lotto. Lat 30. Ale za szybko zaczął. Zacznijmy tak. Jest koniec ze stradą. Szok! Teraz ty. Proszę państwa, to był Blitzkrieg. Za szybko. No, jeszcze raz. To był Blitzkrieg. To był sceniczny Blitzkrieg. Następca Ryszarda Rembiszewskiego, lat 62, w roli pana Lotto, nie będzie już popisywał się na scenie swoim... Spróbuj tak, żebyś zwalniał. Tak, zobacz. Szalony Daniel Wielbłąd. Następca Ryszarda Rembiszewskiego, lat 62, w roli pana Lotto. Odpadł swobodnie. Po prostu wywalili wielebę, no. Do widzenia. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. Poranny Proszę państwa, w naszej audycji jest za szybko. Ale nie, bo chciałem powiedzieć, że jest taki do płaczu i do śmiechu, że było przez moment naprawdę bardzo poważnie. Uczciliśmy jakby minutą ciszy naszego wspólnego, no jak już powiedziałeś, prawie członka rodziny pana Lotto, który... Na tak zwanym pozanteniu wspominaliśmy Bolca, oraz... ale nie Bolca z tego weekendu, tylko Bolca naszego kumpla z Krakowa, który nie żyje od paru tygodni. No w tym kontekście nieżyjących kumpli wspominaliśmy również Hirka Wronę. Z nieżyjących kumpli wspominaliśmy także Jędrka Kodymowskiego z apteki. On jeszcze chyba się rusza. Ale mamy, proszę państwa, radosną informację. No, znaczy, to jest też poniekąd... Pamiętaj, jak Muniek śpiewał przed laty, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. No i masz okazję, Muńku. Poczekaj, efekty dźwiękowe niechaj będą tym razem takie.
proszę państwa, niemiecka gazeta odkryła to, nad czym świat się zastanawiał od 2000 lat. Dokładnie, 2009 lat. 2009 lat trwała ta wielka tajemnica, proszę państwa, którą dzisiaj... Szukano miejsca zameldowania. Którą dzisiaj odkrywa fakt. Mogę to skomentować, zanim powiesz? Proszę cię bardzo. Szok. Proszę państwa, Jezus Chrystus żyje w Poznaniu. Czytamy dzisiaj na stronie 8. Na ulicy Matki Boskiej 9. Ukrywa się pod imieniem Ziemowit Chowadek, wyobraź sobie. Poczekaj, zanotuję, bo będę zmieniał modlitwy wszystkie. W imię Ziemowita Chowadka Ducha Świętego. Amen się teraz będzie mówiło. Lat 44. Wyobraź sobie, że Pan Jezus ukrywa się pod profesją informatyka w banku. No co ty? Naprawdę. Czyli można wysłać na www.ziemowit.chomadek. Zajmuje się komputerami, praca pochłania mu dużo czasu, dlatego nie założył jeszcze rodziny. To teraz się nie mówi o Jezu, tylko Ziemowit. Jest singlem, ale wierzy, że prawdziwa miłość dopiero jest przed nim. No to 2009 lat temu też trochę czekał. Słuchaj, jak na Syna Bożego przystało, zachowuje skromność, jeździ 21-letnią czerwoną Ładą. Asceza w czystej formie. Wyobraź sobie, tylko dlaczego on zamieszkał w Poznaniu? No bo to jest taka... No nie, nie, to bo nie... Bo tam same wiesz co. Nie, koniec, nie będę. Poranny wojewódzki Nity Górski. Poranny WF. W Esserok. No, ale żeby dodać. Taki numer wykręcić przed Wielkanocą? Ale naprawdę, no na stronie 8 możesz przeczytać. Jest i mieszka w Poznaniu, naprawdę. Mogę ci powiedzieć, Ziemowit Maria. Poranny wojewódzki i figurski. Co już od rana do 10:00 w Esserok. Muszę ci powiedzieć, że to był taki zawsze dla mnie bardzo tajemniczy przedmiot, wiesz? Mówisz o przedmiocie biologia, przedmiocie szyszka. Mówię o szyszce. Szyszka była dla mnie takim nieokreśloną materią, zupełnie niepojętą, wiesz, ani niejadalną, ani no, do zabawy nie znam służącą. Znam kraje, gdzie ludzie szyszki traktują jak rarytas, na święta jedzą. Albania, tak. Korea Północna. Tak, to prawda. Proszę państwa, my jesteśmy w trakcie przeglądu tygodnia minionego, jak w każdym poniedziałek. A nie wiem, czy wiesz, że szyszki, ja pamiętam to z lekcji biologii, były żeńskie i męskie. I to ma sens, ta wiadomość. Naprawdę tak było? Bo one są tak zwane nagonasienne, czyli te nasiona wypadają, rozumiesz? Rozumiem, okej, ale szyszka musi się otworzyć, żeby nasiona wypadły. Dlatego prawda? Trzeba ją troszeczkę włożyć do czegoś wilgotnego. Otworzyć się na szyszkę, innymi słowy. Zaczniesz wiadomość czytać? Żeby szyszka się otwarła. No dobra, to jak, proszę państwa, jak zwykle mnie podpuszczasz. Odrzućmy, niech mroczne skryją wory dotychczasowe wibratory. Proszę państwa, licząc na... Szok! Na nieziemskie doznania, mieszkanka Belgradu umieściła olbrzymią szyszkę w... Teraz ty dokończ. W swojej waginie. Po chwili wiedziała już, że popełniła błąd, lokując olbrzymią szyszkę gdzie? We waginie właśnie. Bo olbrzymia szyszka w waginie podczas zabawy utknęła. Niestety była. Niedługo potem Serbka znalazła się w szpitalu, w którym lekarze podjęli próby usunięcia ciała obcego. Oczywiście był to szpital w Leśnej Górze, bo gdzie lepiej usunął szyszkę z waginy? Z lasu, nie z waginy. Otóż operacja, proszę państwa, trwała 2 godziny, była podobno bardzo bolesna, ale kobieta wraca już do siebie, wraca już do zdrowia. Niestety szyszka zmarła. Chirurdzy wykazali, że dużą dozą wyrozumiałości dla zaradczej kobiety, dla zaradnej. Przepraszam, zaradczej. Dlaczego kobiety, zaradczej? No zaradczej, napisali zaradczej, wieku nie ujawniono. Ona była samotna, więc zerwała z drzewa szyszkę, która nieszczęśliwie utknęła, więc potrzebna była operacja, by ją usunąć. Tak wyjaśniał fachowo dr Sawa Bojowicz. Bojowicz. Proszę państwa, my mieliśmy kiedyś takiego kolegę, który też lubił utknąć tam, gdzie szyszka. Nazywał się Marcin Szyszko i był perkusistą zespołu Wilki. Naprawdę? No tak, no znaje szyszki młodego. Ale on był, że tak? Tak, jak on wracał z lasu, to tak! Co ty gadasz? Szok! Cały szyszkami napakowany. Proszę państwa, zadzwoniliśmy do leśniczego, która jest jeszcze kobietą, więc w ogóle... No posłuchajmy. Szyszkowy dziadek. Bardzo ciekawą rzeczą jest, jak znajduje się szyszki pod drzewami liściastymi, na przykład leżą takie szyszki. I to okazuje się, że w zagłębieniach gdzieś kory czy też gałęzi dzięcioł mocuje taką szyszkę. To jest jego kuźnia tak zwana. I tam ją opróżnia. Tam ją zjada.
chyba nie wiem, czy wszystkie gatunki. Gatunków jest sporo. Duży, średni, dzięciolo, trójpalczasty, czarny. Czarny głównie się żywi mrówkami na przykład. Przypuszczam, że tu chodzi głównie o tego dużego, średniego, o te dzięcioły. Najpopularniejsze jest. Tam prawdopodobnie chodzi o szyszki pinie, w ogóle o orzeszki i sosny piniowe. U nas taki gatunek nie występuje. I to są nasiona, nie szyszki. Nasiona wielkie są zjadane. Ja rozumiem, wystarczy, żeby szyszka, ale żeby dzięcioła i jeszcze bym najbardziej mi się podobało fachowa ocena. Chyba chodzi o tą dużą, średnią. Jeżeli kiedykolwiek, Michał, pojedziemy na weekend z dziećmi do lasu i rzucisz we mnie szyszką, uznam to za obrazę. No nigdy nie wiadomo, gdzie ona jeszcze przed chwilą była, prawda? Poranny WF. Ale żeby jeszcze z pinni te orzeszki wydłubywać, potem fuj! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. No, wiesz co, ale mam jeszcze szok jeden. Dopóki to była twoja supozycja, to nie mogliśmy o tym mówić na antenie, ale fakt opisywał to zdarzenie niestety wielokrotnie, więc możemy się powołać na obce źródła informacji. Starsza kobieta, lat 78, o mały włos nie umarła na zawał, gdy sąsiadka, lat 69, nastraszyła ją petardą. No nie. Boże, czy to nie były nasze matki? Myślisz? Jeszcze mam wiadomość, która ciebie ucieszy. Ale która była młodsza, która starsza? No twoja, ta co Pucek ma nowego kumpla. Co ty gadasz? Tak. Małe, nowe piżmowoły zamieszkały w stołecznym zoo. Szok! Ale jak ładny piżmowół. Miałeś kiedyś piżmowoła? Powróćmy do podsumowania tygodnia. Tak. Może ty zacznij, bo mi te słowa trochę nie przechodzą. Mam takiego kumpla, Jeffa, który otworzył niedawno knajpę w Warszawie. On jest Kanadyjczykiem, ale mówi świetnie po angielsku. Tak. Czy mógłbyś tłumaczyć tę wiadomość? Nie. Prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Lech Kaczyński mógł być pod wpływem alkoholu. Nie mógł być pod wpływem alkoholu. W czasie szczytu NATO. Jezu, ja wszystko rozumiem. W czasie przebywania na szczycie NATO, bo jestem dobrym tłumaczem. Szczyt NATO to nie jest góra, to jest takie miejsce, gdzie się spotkamy. A, przepraszam, nie zrozumiałem. Proszę Państwa, na wierzchołku NATO. Wrogie gazety, głównie sponsorowane przez niemiecki obcojęzyczny kapitał z generalnej guberni, sugerują, supozycjonują, że nasz prezydent umiłowany oby rządził dwie kadencje, albo nawet trzy. Prawda, Michale? Zgadzam się z tobą. Prezydent Lech Kaczyński oczywiście. Prezydent Lech Kaczyński oczywiście. Już kończę, tak. No. Mógł być pod wpływem alkoholu w czasie szczytu NATO. Jak mówi poseł Palikot w dzisiejszej gazecie, jest to tak zwane upicie się na Chrystusa. Proszę Państwa, Zbigniew Poncjusz Piłat Ziobro ripostuje już natychmiast w porannym WF-ie. Proszę posłuchać. Ale nie, to może powiedzmy od początku. Jego rozsierdzenie. Szef klubu parlamentarnego PO, Zbigniew Chlebowski, który jest raczej politykiem stroniących od inwektyw i takich insynuacji, zasugerował, że prezydent chwiał się, mówił niewyraźnie i uśmiechał się też niewyraźnie. Chcę zbadać okoliczności szczytu, podczas którego według Chlebowskiego, proszę Państwa, Lech Kaczyński podobno złamał instrukcje rządowe. Proszę Państwa, dzisiejszy dziennik donosi, że podobno największą wpadką było, jak prezydent Lech Kaczyński kazał pozdrowić, jak to jest napisane, pozdrowić, jak się nazywał ten, Martina Luthera Kinga i HTW Jatoma. Jak można inaczej nazwać tego sformułowania, które przebijają się na arenę międzynarodową, kiedy szef klubu parlamentarnego największej rządzącej partii w mediach insynuuje prezydentowi stan nieczejwy. No przecież to są zachowania, które Żylinowski w Rosji uprawia i nikt ich wtedy zbyt poważnie nie traktuje, a tutaj metody Żylinowskiego są stosowane przez pana Chlebowskiego na porządku dziennym. No jest to niezwykle przykre zjawisko. Szkoda, że Donald Tusk legitymuje takie działania, daje im prawo funkcjonowania, bo na pewno musi to się dziać za zgodą Donalda Tuska. Język brukowej agresji w wykonaniu czołowych polityków Platformy wobec polityków opozycji, głównie PiSu i Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej. Można zgadzać się, bądź nie zgadzać z opozycją, z prezydentem, ale nie można sięgać do języka, który jest właściwy wykonaniu Żylinowskiego. No powinien jeszcze, jakie zachowania możemy sobie wyobrazić, będą wnet uprawiać członkowie Platformy. Pamiętasz, że Żylinowski, tak żeby przypomnieć młodzieży, o kogo chodzi, wymyślił, żeby radioaktywne odpady zakopać w granicy i takie wielkie wentylatory ustawić w kierunku Ale Polski, wiesz, żeby nas wytłukły. Troszkę tak z takim sentymentem wspominam Jelcyna, pamiętasz? O, ten też się lubiał napić. O Jelcynie z nim w ogóle nie było problemu. Wiadomo było, że się napije, napił się i wszyscy byli szczęśliwi. O Jelcynie prasa pisała tylko wtedy, jak był trzeźwy. To był prawdziwy szok, ale mamy nagranie. Niestety jako jedyni dotarliśmy do nagrania, które sugeruje, że słowa Zbyszka Chlebowskiego, szefa klubu parlamentarnego PO, mogą być niestety uzasadnione. Szanowni Państwo, obywatele Rzeczpospolitej, chciałem Państwa zapewnić,
że jako prezydent Rzeczpospolitej, czyli strażnik jej konstytucji, strażnik prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów państwa, będę szek polskiej polityki zagranicznej. Ja z tego miejsca chciałem powiedzieć, że autorem tego dźwięku jest, proszę państwa, Mariusz Infulecki. Dobre miasto, ulica Warszawska. W dobrym mieście na ulicy Warszawskiej 24. Podaję numer telefonu. 604. Poczekaj sekundę. 12. Już. 34. No, 16. Nie, no nie wymyślę jakiegoś. Proszę państwa, prezydent mówił, że wszystkie organy działają. W tym przemówieniu jeden organ nie działał. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF. 8.55. Szybciuteńko musimy się zająć tą informacją. To jest, proszę państwa, podsumowanie. Znasz język jidysz? Tygodnia. Jidysz akurat nie znam. Ale ja mogę ci nauczyć. No bardzo cię proszę. Jak jest po żydowsku duża ilość zer? Heizer. Ładne. Dobre. Heizer. Proszę państwa, w amerykańskiej wersji programu Moment Prawdy główna nagroda Michale wynosi pół bańki, to jest prawie 2 miliony złotych. To jest sporo. Portugalskie, posłuchaj, 250 tysięcy euro. Ale to się trzeba ujawniać, daj spokój. Ile u nas się wygrywa w tym programie? Chyba 12 zł, bo to w Polsacie jest. Aha, rozumiem. No i oprócz tego jeszcze siniaka od małżonki, czy też bliskiego członka rodziny za te rzeczy, które się wygaduje w telewizji. Ale wyobrażasz sobie taki moment prawny dla polityków? Czy pił pan na szczycie NATO? Nieprawda! Dziękujemy. Otóż, proszę państwa, Ziga Heizer, kiedyś ten sympatyczny, miły facet, przystojny, w którym kochały się masze matki. Telewicki powyżej 80 roku życia. To jest człowiek, który zmusił Polskę do prania brudnych skarpetek. Z taką pogodą ducha szmacił się, prezentując własną twarzą proszek do prania. To jest człowiek, który ma największą, najmniejszą córkę w Polsce. Który tak naprawdę kojarzy nam się wyłącznie z dobrymi momentami w życiu, czyli latem z radiem, czyli Polsatem, czystą koszulą. Z programem Idź na całość, gdzie pokazywał, że Polacy potrafią być idiotami do kwadratu. Dzisiaj, proszę państwa, stał się, no nie ukrywajmy, jakby nie przebierajmy w słowach, Hitlerem polskich mediów. No. Proszę państwa, na szczęście jest wreszcie ktoś gorszy od nas, od Miśka Koterskiego, od Michała Milowicza, Zygmunt Heizer, co po języku jidysz oznacza dużą ilość zer. No, brzmi to też troszeczkę z niemiecka, prawda? Heizer. Tak. Heizer. Długo Ziga Heizer. Opierałem się przed przyjęciem propozycji prowadzenia Momentu Prawdy, ale prawdę mówiąc już nikt nie chciał, mówi faktowi pan Zygmunt. Od kiedy straciłem kontrakt w telezakupach Mango, którego nie zdążyłem podpisać, zdecydowałem się na ten desperacki krok. Dzisiaj naprawdę gorzko tego żałuję. Od czasu, Zygmunt, kiedy przestałem pilnować parkingu na ulicy Goworka, bo mnie zwolnili, bo ktoś zgubił, ukradł lusterko, nie miałem pracy, mówi Zygmunt. Proszę państwa, dobry człowiek w poszukiwaniu pracy i chleba stał się swoim własnym przeciwieństwem. Stał się zaprzeczeniem klasy oraz pewnej kindersztuby telewizyjnej, pewnej temperatury, jaką reprezentował wcześniej. To był człowiek, z którym spokojnie mogliście zostawić swoją córkę albo swoje dzieci, wiedząc, że jak wrócicie, nie będą chlipały, nie będą miały wielkich jak wilk oczu. Dzisiaj Zygmunt Heizer jest taki. Cisnąć? Czy uważasz, że lepiej być z kimś, kto cię źle traktuje, niż być samą? Możemy kontynuować? Gramy. Czy zgodziłabyś się na seks za pieniądze, gdybyś była w trudnej sytuacji finansowej? Robimy przerwę? Czy uważasz, że twój mąż cię docenił? Kiedyś powiedziała na ten temat, jeżeli chce, może poszukać szczęścia. Czy kiedykolwiek czułaś się w małżeństwie jak w więzieniu? Chciałbyś coś powiedzieć? Na razie słucham. Czy uważasz, że twoje małżeństwo zrujnowało ci życie? Wystarczy przycisnąć? Zygmunt Heizer. Ziga Heizer. Proszę państwa, powoli nie boimy się określenia Sturmbannführer. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF.
10 po 9 przypomnijmy, że dzisiaj jak w każdy poniedziałek podsumowanie minionego tygodnia. Quiz. I rozmawialiśmy z Państwem na temat tego, jak niebezpieczny bywa seks z szyszką leśną. Rozmawialiśmy, jak niebezpieczne bywa bywanie na wierzchołku NATO w stanie nie do końca. Bo tam po prostu może w głowie zaszumieć od świeżego powietrza. Insynuacje Chlebowskiego. Oczywiście. Oraz o tym, jak można, proszę Państwa, nisko upaść, chociaż wydaje się, że poniżej proszku nie ma już nic, czyli Zygmunt Heiser już nie jest miłym. Mam quiz dla Ciebie. Proszę to dasz radę. Bez strzacha. Kto to jest? No. Twarz brzydka. No. Usta jak takie dwie zaciśnięte glizdy. No. Na głowie włosów mniej więcej tyle, ile przeciętny Polak ma w uchu. No. Okulary niezbyt dobrze dobrane. Okej. Okay. Twarz taka, bym powiedział, raczej brzydka. Szczurza trochę. Szczurza, ale napompowana. Aha. I tytuł: Nie rozstanę się z prezydentem. Monika Olejnik. Mężczyzna. Mężczyzna. Marcin Prokop. Jesteś brzydki. Marcin Prokop. Bardzo się poci. Edward Miszczak. Mój ulubieniec, mój kolega ze szkoły, czyli nasz ukochany. Proszę Państwa, nie rozstanę się z prezydentem. Bardzo erotyczne wyznanie Miśka Kamińskiego. Słuchaj, bo poczekaj, bo to jest tak, że z urzędu chroniona jest głowa państwa, prawda? Natomiast współpracowników można leżeć spokojnie do woli. Nie ma takiego, prawda, urzędu, który by obronił taką głowę. No, to możemy sobie używać po Michale Kamińskim. Michał! Dowoli, że... Michał! Misiek Kamiński! Misiek! Zapracę! Misiek! Pamiętasz, że całkiem kiedyś mi dobrze wyszedł i ktoś się nabrał, że rzeczywiście nim jestem. Nie, bo tak śmierdziałeś. Obficie się pociłem, tak. No dobra, ale zostawmy Miśka Kamińskiego. Naprawdę to ostatnio się spocił Bronek Wilcztajn. No właśnie, proszę Państwa. Weinstein. Bronisław Wilcztajn padł. Proszę Państwa, jego program, jeszcze jak był o tak zwanej dobrej porze, miał znikomą oglądalność. Teraz go przesunęli na bardzo złą porę, to ma chyba oglądalność taką jak ja, albo jeszcze gorszą. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że od kiedy pozbawił swój program tych wątków ekumenicznych, to wtedy zaczął tracić się na słuchalności, bo pamiętasz, był ten moment, kiedy on siadał z młodzieżą, siadał jak taki nauczyciel, tak, i opowiadał im o, na czym świat mediów. I potem przegonił kupców ze świątyni, zapalił ten krzak gorący i poszedł po wodzie. Po wodzie poszedł do ręku, poszedł do Płocka. Tak. I proszę Państwa, jak wziął to kadzidło, jak golnął... Otóż proszę Państwa... Forum, programie na żywo TVP. No, mówi się szok, po prostu szok. Doszło do kłótni dziennikarza Bronisław Wilcztajn, 57. A Stefanem Niesiołowskim, lat 57. Razem 157. Nie, przepraszam, lat 65. Proszę Państwa, po dyskusji pierwszy wyszedł ze studia, czyli pierwszy to jest Wilcztajn, tak? Wilcztajn wyszedł ze studia, tak jest. Jarosław Kulczycki. Nie, poczekaj. Jarosław Kulczycki, lat 57. Zacznijmy od porządku. Jesteśmy w TVP Info, trwa program Forum. Bronisław, tak? Wilcztajn, lat 57. Kłócą się dziennikarze Bronisław Wilcztajn, lat 57, z wicemarszałkiem Stefanem Niesiołowskim, lat 65, po której ten pierwszy wychodzi ze studia, czyli Bronek Wilcztajn wychodzi ze studia. Tak, czyli masz 65 minus 57. Program prowadzony przez Jarosława Kulczyckiego, lat 42, czyli minus jeszcze 42. Dotyczył przyszłości IPN-u. Podobno w trakcie dyskusji Kulczycki prowadzący również wyszedł. Tak. Wilcztajn stawiał w obronie IPN-u, Niesiołowski krytykował. W pewnym momencie Wilcztajn zapytał: ty, Stefak, lepiej sobie przypomnij, co twoja żona robiła 13 grudnia. Na to Niesiołowski powiedział: pisowski dziennikarz, po co zapraszać tego awanturnika? O Bronisławie Wilcztajnie. Na to powiedział Wilcztajn: pamiętaj, co robiłeś w więzieniu. Dlaczego nazywali cię Miękki Joe? Przepraszam, czy moglibyśmy się w tym... A nie, ja chciałbym, żebyś się przygotował do awantury o okrągły stół, dobrze? Dobra, dobra. Ona zawsze nie, nam dobrze wychodzi. Ja nie potrafię. A tymczasem fragment, proszę Państwa, tej sensacyjnej rozmowy w dużym cudzysłowie. Nie można z awanturnikiem dyskutować. Ja proponuję tak, bo IPN nie robi rzeczy absolutnie podstawowych, po co był powołany. Tam jest masa opłaconych prokuratorów, którzy prawie żadnych śledztw nie prowadzą, zbrodniarzy komunistycznych. To jest rola. Tego nie robią. Ścigają Wałęsę. Ja specjalnie o Zyzaku nie mówiłem. Ad vocem, bo obiecałem. Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć tak, że sytuacja taka, gdzie polityk partii rządzącej wszystkie niewygodne zdania podsumowuje w ten sposób, że to jest głos drugiej partii opozycyjnej. Ja uważam, że pan Niesiołowski skompromitował się na tyle, dobrze, że rzeczywiście... Ale proszę, ja nie obrażajmy się w tym studiu. Ponieważ zostałem obrażony, ponieważ oczywiście mógłbym mówić o klaunie politycznym tutaj obecnym. To jest poziom. Ale nie wydaje mi się potrzebne, więc ja niestety muszę z tej sytuacji wyjść. W takim razie bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Pan dopuszcza do tego, bardzo dziękujemy. Do widzenia. Gości, więc... Do widzenia.
Mam do siebie teraz prośbę, gdybyśmy tak mogli zainstalizować. Dobrze, proszę tylko, Państwa, tylko poczekaj, bo to znaczy wymaga lekkiego wyciszenia. Powiedzmy tak, polityk partii rządzącej obraża dziennikarza i kompromituje sam siebie, mówi Wilcztajn. Ponieważ ja jestem grubszy, to ja będę Wilcztajn, dobra? Mógłbym mówić o obecnym tu klaunie politycznym, ale nie wydaje mi się to potrzebne, mówi Wilcztajn. W tej sytuacji muszę być. W jednej setnej jesteś tak złośliwy jak Niesiałowski, więc mam nadzieję, że podzieliliśmy nasze role, tak? Dobrze, no to proszę. 3-4, ja jestem Wilcztajn, tak? Ale poczekaj, wyciszmy się trochę, chwila. Uwaga. I na koniec powiem, ja panu nie przerywałem, dobra? Dobra. 3-4. 3-4. Jeśli chodzi o żebana okrogły stół, to nie możemy zakładając, że Instytut Polityki nie może pisać nowej historii Polski i nie pozwolę Adwocem, żeby pan nie tej chwili politycznie nie pozwolę na to. Ja wyjdę z tego programu. Nie, to ja jestem Wilcztajnem. To jest to, co faszystowskie metody. Wystajcie tam, gdzie stało. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Rok. Zapomniałeś dodać, że ja panu nie przerywałem, proszę. Ja panu nie przerywam. Nie, to ja panu nie przerywałem. Nie, proszę pana. To ja panu nie przerywałem. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Rok. 9.21, 47 podsumowanie. No, jak się nazywał ten potwór, co w Zegrzu? Pamiętasz, wiele lat temu... Paskuda była w Zegrze. Była pokraka na szczycie. Zresztą Paskuda był u mnie na wywiadzie w Śniadaniu Mistrzów w piątek. Wiem, wszystkie nawet on był. I odciskał nawet swoje sutki. Tak, był pokrak. Co podobno ocenzurowali na YouTubie. Pokrak był, wiesz, gdzie? Przepraszam, mieliśmy o nim więcej nie rozmawiać na antenie. Na filmie Pulp Fiction był pokrak. A, oczywiście, przyprowadź, że tak. Pokraka. Przepraszam, no tak, proszę Państwa, Yeti, bring out the był Yeti, a okazało się, że to wcale nie był Yeti, tylko to był Rudy Schubert w Zakopanem. Proszę Państwa, a dzisiaj mamy bestię w Bytomiu. Proszę Państwa, od paru tygodni informują, że w okolicach podobno południa, tak? No, to jest południe Polski? Bytom? No, nie, no Bytom to jest Śląsk, czyli no, tam no, można uznać, że było podejrzenie, że to nasz kolega Krzysztof Ferdyn wracał z imprezy, albo że się Ryszard Riedel odnalazł. Nie. To jest, proszę Państwa, puma! Mieszkaniec Bytomia, który wybrał się na poranny spacer z psem, powiadomił policję, że widział tam duże, czarne zwierzę, prawdopodobnie pumę. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole policji, które ostrzegają mieszkańców. Jak puma zobaczyła policjantów, podobno usiadła i zaczęła się strasznie, ale tak strasznie śmiać. Bo jeszcze nigdy w życiu nie widziała takiego smutnego psa. Otóż, proszę Państwa... Jak poinformował PAP? Kto to jest PAP? Polska Agencja Prasowa. Rzecznik bytomskiej policji. To też takie zwierzę trochę. Otóż, proszę Państwa, do podjęcia takich działań skłoniły policję niedawne, wciąż niepotwierdzone doniesienia o drapieżniku grasującym najpierw na Opolszczyźnie, a potem w województwie śląskim. Koniec, kropka. Policjanci ocenili, że mężczyzna, który złożył zawiadomienie z osobą wiarygodną, nie był też nietrzeźwy, nie miał pumy, miał za to adidasy. Podobno zgłoszeń wcześniej było kilkadziesiąt, jednak osoby zdecydowanie zgłaszające były pod wpływem alkoholu, dlatego nikt poważnie nie traktował doniesień o pumie na Opolszczyźnie. Pojawił się mężczyzna, który przyszedł i powiedział, że mu pumy zginęły, był bosy. Policjanci bardzo szybko po wstępnym śledztwie stwierdzili, że chodziło o obuwie sportowe. Pracownicy firmy Puma zdecydowanie odcinają się od mordów popełnianych w tej chwili na Opolszczyźnie oraz na województwie śląskim i dementują pogłoski o rzekomej kampanii reklamowej obuwia. Powiadomiono wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego, a także służby miejskie. W dyspozycji są też łowczy ze środkiem usypiającym. Niestety 6 razy trafili burmistrza, 2 razy prezydenta miasta i raz wokalistę zespołu Fil. Z butelką w dłoni na łowę za pumą wyruszył również Antoni Gucwiński. Mógł wyjść z ogrodu, no nie wyszedł z polskich ogrodów chyba, bo w Polsce są dość dobrze zwierzęta pilnowane i policzone, ale mógłby wędrować przez Europę. Jak się zachować? Uważać. Nie pchać się do lasu z psem, uważać wieczorem i w nocy, sprawdzać rano, jeżeli się ma jakieś takie otwarte pomieszczenie, otwarty garaż, wiata czy coś, czy czasem nie wybrał sobie tego na nocleg. Bo takie spotkanie bezpośrednie byłoby bardzo niemiłe. To może być jakieś zwierzę, nie nazywałbym go bestią, bo dlaczego ma być bestią? Było hodowane przez kogoś, ktoś wypuścił, pogonił, bo mu już sprawiało kłopot. No i teraz się biedne błąka. Ktoś, kto ma dobry sprzęt, zobaczył resztki niedojedzonych ofiar, zobaczył, w jaki jest o rany. Słyszałem, kiedy właściciel chlewni mówił mi, że został zabity 100-kilogramowy tucznik. Owszem, ale chyba nie przez zwierzę.
Ależ to jest fachura. Odczytajmy jakby prawidłowo słowa Antoniego Gucińskiego. Bestia tak naprawdę drzemie w każdym z nas. No zjadł 100-kilogramową świnię. No znaczy, błagam cię. Dożarł, jak słyszałem. Słyszałeś, to było napisane? No. On powiedział, żeby garaże zamykać, bo ta puma lubi zagarażować, zaparkować. No i powiedział również, jakby był to apel do żon wszystkich policjantów, że bardzo się prosimy nie pchać do lasu z psem. Proszę państwa, puma jest największym przedstawicielem małych kotów. Jeżeli ktoś znajdzie tą dziką pumę, prosimy oddać właścicielowi, który podobno na Żoliborzu mieszka. Tam taki domek jest. Proszę państwa, jest szansa, że drapieżnik zareaguje na imię Alik. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. Rok. Rok 2009 bez wątpienia jest rokiem obfitującym wydarzenia towarzyskie, prawda? Ale proszę państwa, ja muszę, jak to mówi Michał, bo ja nie lubię tego słowa zajudzić, no, że proszę. To Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt zajmie się przechowywanym stadem saren na krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy już na jutrzejszą audycję. Przy Pałacu Prezydenckim, żeby nie było. Skupią 16-wieczne rasy, bo są tak głodzone. Otóż, proszę państwa, w tym roku niewątpliwie do wydarzeń towarzyskich numer jeden należy rozstanie Radosława Majdana i Dody Elektrody. Potem do drugich... Powrót Radosława Majdana do Dody Elektrody. Do trzecich ciąża Katarzyny Cichopek. Po czwartych pobicie Anny Fotygi przez matkę. Po szóste trzykrotny rozwód Krzysztofa Ibisza w tym roku. 19 zawał Krzysztofa Szewczyka. I oto, proszę państwa, dochodzimy do bezprecedensowego wydarzenia. Jakiego? Przepraszam? Bezprecedensowego. Czy wiesz, że chciałbym, żebyś to ze mną zanucił, ale w formie mruczanga. Proszę. Bo tym razem naprawdę... Anna Fotyga, smutną ma twarz. Jak się odcinam od tego? Pobite oczy. Nie. To zobacz, nie będę. To jest zdjęcie z Bravo Girl. Ale nie będę z tobą na ten temat rozmawiał. Odcinam się też od tego, co powiedziałem. Proszę państwa, 100 tysięcy złotych. Ślub, który będzie wydarzeniem roku, no po prostu. 100 tysięcy złotych, mógłbyś powiedzieć, co to jest dla ciebie? 100 tysięcy złotych dla mnie, Miśku, to jest dla szok, mnie... Szok, masz powiedzieć. Szok! Jezus, jeszcze raz. I jeden dzień pracy. Proszę państwa, 100 tysięcy złotych będzie kosztowało ślub Aleksandry i Wojciecha. Jak ujawniła Aleksandra, 98 tysięcy pójdzie na wódkę dla teścia. Wojciech Szuchnicki, proszę państwa, to lat 33. Miecznik, on jest miecznikiem, tak? Tak, i Aleksandra Kwaśniewska, lat 28. Data ślubu jest podobno najpilniej strzeżoną tajemnicą w tej chwili. 31 czerwca. Ale to podobno według nieoficjalnych, niepotwierdzonych informacji. Podobno teściu już zaczyna powoli chorować na goleń. Dwa razy był, proszę państwa, po pieczątkę wizę filipińską. A wszystkim gościom podobno ma się wirus filipiński udzielić na weselu. A jak ktoś nie będzie miał obowiązkowej pieczątki od lekcji stylu, to nie wejdzie na wesele. Proszę państwa, czy wesele Kwaśniewskiej to będzie impreza polityczna? Zastanawiają się wszyscy. Specjalista od protokołu dyplomatycznego Roman Czerzycki rozwiewa nasze wątpliwości. Ale momencik, zanim damy głos Romanowi. To najdroższa z możliwych opcji. Wynajęcie wielkiego warownego zamku kosztuje 50 tysięcy złotych. Szok! Do tego trzeba jeszcze doliczyć wiele niezbędnych rzeczy, jak fosa, laniec, smoły oraz obrona murów. Przepraszam, nie dokończyłeś. Fosa wypełniona wódką. Wódą, tak. No, proszę państwa, wszyscy goście będą w płaszczach krzyżackich. O Jezus, padać na golasa. I Oleksy ma być DJ-em? Co to? No, przede wszystkim jest to rodzinne, prawda? I towarzyskie. Ale oczywiście zaprasza się grono przyjaciół, jeśli wśród przyjaciół są także i ważne osobistości ze środowiska politycznego, gospodarczego, to pewnie, że można ewentualnie uzgadniać pewne kwestie, ale to całkowicie przy okazji. To, co wyraźnie dominuje, to jest aspekt właśnie ściśle osobisty, ściśle rodzinny. Jeśli poruszamy jakieś tematy, które rzeczywiście mają charakter no bardzo, bardzo taki oficjalny, bardzo polityczny, to popełniamy błąd, co najwyżej przy okazji marginalnie. Przede wszystkim powinniśmy uczcić tę szczególną okoliczność. Oczywiście, że tak. Podobno to będzie impreza, która zjednoczy polityków wszelkich ugrupowań. Podobno lekcji tańca będzie udzielała Sandra Lewandowska, młodej podobno parze. Podobno będzie ten były wiceminister edukacji odwoził wszystkich swoją Hondą Civic. Jak on się nazywał? Pokazy połykania sztucznych ogni zaprezentuje Ryszard Kalisz. Popisy DJ-skie, jak już mówiłeś, Józef Oleks. A lekcje make-upu Anna Fotyga. Proszę państwa, no i zastanawialiśmy się, jaki zespół jest w stanie wytrzymać takie ojca panny młodej, no tylko budka suflera, bo oni naprawdę mają twarde łby. Poranny Wojewódzki i Figurski.
Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10 w SRO. Tak jak ci powiem, mój serdeczny przyjaciel Piotr Metz zawsze powtarza, że prędzej czy później wszyscy spotkamy się w Trójce. Tak jak mówią, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jak tak to mówią, wiem tego na pewno, kraju, mnie nigdy nie wezmą do TVN. Tego kraju, naszego kraju, naszej ojczyzny bez wódki nie zrozumiesz. Nieraz bierzesz. Proszę państwa, bez wódki nieraz bierzesz i wszystkie te informacje od Heizera, od seksu z Szyszką, o tym, że podobno wypił, jak zobaczył Murzyna. Proszę państwa, ale ta wiadomość... Ciekawe, jak on mówi? On mówi trochę tak... Posłuchajmy, jego pierwszy materiał, tak? Posłuchajmy, jak mówi. Najprawdopodobniej nie uda się to, co chcę teraz zrobić, a chcę po prostu nakarmić renifera. Tyle, że renifery są strasznie puchliwe i pewnie uciekną. A proszę, przyszedł. O, ty łakomczuchu. A miałeś uciec. Z reniferami jest w Laponii pewien kłopot. Drogi tutaj zimą są strasznie śliskie. I oczywiście Finowie, tak samo jak my, wysypują sól na drogi, żeby nie było tak ślisko. Kłopot polega na tym, że renifery i łosie uwielbiają sól i wyjadają ją z dróg. Słyszałeś ty, Kazimierz? Sól wyżerają normalnie z drogi. Ach ty, łakomczuchu, ach ty. Ach ty, ach ty. Ach ty, nie, nie, nie tak przyszedł tutaj ach, do nie nas. Nie przyjść, ach ty. I tak, że wpisuje się w ten modny trend niewymawiania jak premier, jak Nina Terentiew na przykład. Proszę państwa, Piotr Kraśko niedługo dołączy do dziennikarzy najlepszej stacji, bo mówmy się, ta stacja kupiła co najlepsze. Znacznie lepsze wiadomości są w TV4 i każdy, kto oglądał chociaż przez chwilę telewizję, powiedz to na każdym kroku. Bardzo chętnie ludzie oglądają TV4, ale bardzo śnieży i nic nie widać. Widać tylko takiego pączka, który tam się miota w takim wielkim studiu. Genialne informacje w TV4. No, ale na drugim miejscu rzeczywiście przyznam tak? Ci rację, fakty TVN. Tak, na drugim, tak, ja się tak, zgadzam. Tak. Roli tak, proszę, podobno kryzys gospodarczy dotknął tak bardzo TVN, że postanowili wyrzucić 10 osób z działu reklamy i na to miejsce wziąć Kraśkę. Kraśko, proszę państwa, już zaczął się podobno pakować, a jako, że ma spory bagaż doświadczeń w TVP, to mniej więcej do grudnia 2012 roku będzie gotowy z podobno przeprowadzką. Podobno Piotr Kraśko zwinął już swoje miejsce parkingowe na Woronicza i jako, że on wymyślił to chodzenie w wiadomościach, zabronił Hannie Lis chodzić. No jest jeszcze tylko problem, ponieważ w apanażach i we wszystkich, jak to się mówi... honorariach? Gadżetach, które Piotr Kraśko posiada w Telewizji Polskiej, jest również żywy koń, ponieważ on jeździ konno. I bardzo się tym interesuje. Studio numer 4 jest koń. Jest poważny problem ze znalezieniem miejsca dla konia w TVN-ie, w redakcji Faktów, ale podobno Kamil Durczak już nad tym usilnie pracuje. I ten z zębami podobno coś tu wymyślił. Jak on się nazywa? Szołtysik? Proszę państwa, wielki fan naszej audycji Wiesław Godzic, a to, że on jest fanem naszej audycji, czyni z nas jego fanami. Posłuchajmy. Telewizja Polska jest już od dawna wykończona brakiem gwiazd. No, nawet kierunek jest odwrotny. To od niej odchodzą, a nie do niej przychodzą. Piotr Kraśko, można powiedzieć, pasuje do każdego zespołu, bo on jest postacią niezmiernie dobrze funkcjonującą w każdym gronie. On jest miły facet, którego my wszyscy lubimy. To jest jego wielką zaletą. W związku z tym sądzę też, że będzie pracował w każdym zespole. TVN jest dobrym zespołem, dlatego że nie ma szczególnego parcia na gwiazdy. Po prostu gwiazdy raczej starają się dostać do TVN-u. Myślę, że to praktycznie odejście Kraśki, gdyby było możliwe, to będzie takie ześlizgiwanie się telewizji publicznej. No, do płaci niegodnej i pozazdroszczenia do jakiegoś takiego dna merytorycznego. To powiedział pan profesor. I to doktor, czyli on potrafi leczyć. Wypomniał mu, że jest śliski i że światowicz, że tak naprawdę, wiesz, to taki zelik trochę. Gdzie nie pójdzie, to sobie miejsce znajdzie. Ale nie, znajdzie. Że w każdym zespole. Podobno jak go TVN nie weźmie, to Sząbierki Bytom już chcą go na liście transferowej. Bo do Orange Ekstraklasy niestety się nie nadaje, bo ma przerośnięte uda. Proszę państwa, no i go nie rozumieją, jak on tak mówi. Panej, przecież nie słyszysz mnie, jak wołam. Może posłuchajmy jeszcze raz sensacyjnego materiału. Tak. Łakomczucha? Proszę państwa, już wkrótce Piotr Kraśko, fakty TVN, specjalna relacja z krainy reniferów. Posłuchajmy. Łakomczuchu ty. Najprawdopodobniej nie uda się to, co chcę teraz zrobić, a chcę po prostu nakarmić renifera. Tyle, że renifery są strasznie puchliwe i pewnie uciekną. A proszę, przyszedł. A ty, łakomczuchu. Ach ty. Ach ty.
A no świnia się podeszła. Świnie, weźcie, świnie. Z reniferami jest dla Poli pewien kłopot. Drogi tutejszymi są strasznie śliskie. I oczywiście Finowie, tak samo jak my, wysypują sól na drogi, żeby nie było tak ślisko. Kłopot polega na tym, że renifery i łosie uwielbiają sól i wyjadają ją z dróg. Proszę bardzo, co chciałeś dodać jeszcze? Jest jedna nieprawda, tak. Nieprawdeńka nawet bym powiedział, no. W słowach doktora, profesora Wiesława Godzica. Tak. Jest jedna wielka gwiazda, bracie, nie mówię o Liszy, w TVP. No. Wiesz jaka? Która? Ubara! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciebie ćwiczą już od rana do 10:00 w S-Rock. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF w S-Rock. Proszę Państwa, do tej pory wydawało nam się, że to ucieczka, że to niespowodowane winą właściciela zniknięcie zwierzęcia było po prostu przypadkiem. Jednak dzisiaj dowiedzieliśmy się z ust Antoniego Gucmińskiego, że tak naprawdę to biedne zwierzę zostało, jak to powiedział pan Antoni, wypędzone, przepędzone? Przegnane przez te... Pamiętaj, że tam musi przejść parę pokoi, zanim z tego krakowskiego przedmieścia go wygnają. Przegnane i niechciane zwierzę dziś błąkające się, proszę Państwa, w akcie zemsty za to, co człowiek mu uczynił, pałające ludzkiej krwi. Proszę Państwa, mamy ekskluzywną wypowiedź tej Pumy, jak reagowała na Marię Kaczyńską. Nie mogły się dogadać. Michał, zaprezentujesz? Proszę bardzo. No niestety. Tak, panie darły koty. Rzeczywiście, zobacz Michale, że w polską historię współczesną wpisują się takie pozornie zwierzęta domowe. Pamiętasz, jak Dorna pies zjadł arrasy i biurko? No pożar, oczywiście, że tak. Stanisława Mocnego. Zjadł przecież połowę Pałacu Prezydenckiego. Tak. Pies Michała Tobera był wożony służbową tytanową lancią z borowikami, żeby mógł oddać mocz. Pamiętasz? Proszę Państwa, bestia z opolszczyzny, aktualnie ze Śląska, temat... Chomik Anny Fotygi podobno przegryzł kiedyś tą aparaturę do głosowania. Temat gorący ostatnich dni to nie kto inny, proszę Państwa, jak Alik, wypędzony z utłuczony do nieludzkich rozmiarów kot. Kocio Alik, który mści się na ludziach. Posłuchajmy, jak bawią się jeszcze za tych lepszych, dobrych czasów pan Jarosław z Alikiem. To pan Jarosław oczywiście. Za chwilę będzie Alik. Tutaj właśnie, proszę Państwa, rzuca mu starą sarnę, zdaje się, to jest ten incydent, brata, który spowodował, że Alik został przepędzony. Urywa w tej chwili kawałek twarzy, no i niestety finał tej historii, proszę Państwa, jest... No, nic gorszego dla prezydenta, jak straci twarz. Nie, ale to nie jest prezydencki kot, tylko to jest kot Jarosława. A, przepraszam, bo prezydenckie to są te sarny. To nie podciągaj pod wszystko prezydenta, naprawdę. No, pod wszystko nie, pod to biurko tylko. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w S-Rock. Żegnajmy się. Jutro, proszę Państwa, wielkie wypędzenie. Alfred Szklarski już nam obiecał, że napisze kolejną sagę przygód Tomka, Tomek i zagubiona puma Alik. Drży na Opolszczyźnie i na Śląsku domowych zwierząt klika, no, za sprawą Alika. Pięknie, ładnie literacko. Tak.